Hej kochani, witajcie w kolejnym filmie, nie vlogu, chciałam powiedzieć vlogu, ale nie vlogu, bo wy głosowaliście na Instagramie między vlogiem weekendowym, a właśnie rutyną wieczorną. 55% było za wieczorną rutyną, więc bardzo malutka różnica i na waszą prośbę właśnie dzisiaj robimy wieczorną rutynę. Póki co jestem sama w domu, jest godzina druga, ja jeszcze muszę zrobić parę rzeczy na komputerze, potem na chwilę do kuchni, a potem już szybciutko po dzieci. A co będzie dalej, to zobaczycie sami. Przełączamy się teraz na narrację. Narrację, którą uwielbiam po prostu. I zapraszam was na nowy film. Na dobry początek zostawcie łapkę w górę. Jak nie subskrybujecie naszego kanału, to koniecznie zasubskrybujcie. No i zapraszam was oczywiście na Instagram. Link do Instagramu, jak zwykle, znajdziecie się w opisie. A tymczasem zaczynamy wieczorną rutynę. Zapraszam. Piątek to dzień, gdzie bardziej zajmuję się domem, aniżeli pracą. Ale praktycznie codziennie jest też coś do zrobienia, jak nie na komputerze, to jakieś nagranie, co właśnie teraz możecie zobaczyć. Albo jest też coś do spisania, do napisania. Są też na przykład scenariusze, które muszę pisać wcześniej przed filmem. Także zawsze jest coś do zrobienia. Tutaj, jak widzicie, nagrywałam film z przepisem na owsiankę. Potem oczywiście musiałam zrobić też zdjęcia. Tutaj już powoli zbieram się, żeby odebrać Sebastiana. Jest godzina mniej więcej 3. Nalewałam sobie wodę. Staram się tej wody dosyć sporo pić w ciągu dnia, a przy okazji włączyłam odkurzacz, żeby już podłoga była czysta, jak przyjdę. Przed wyjściem przypomniałam sobie jeszcze o praniu, więc szybciutko przerzuciłam do suszarki, bo w momencie, kiedy wracam ze szkoły z Sebastianem i z Hanią, to mam wtedy do wyciągnięcia już wysuszone pranie. Tu już się przygotowuję. Mogliście zobaczyć przy okazji nowy pomysł Tomka, szafka na buty zawieszana na drzwiach. Nie zapomnieć wody. I wychodzimy. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Pod szkołą Hani mam chwilkę na odpisywanie wam na komentarze, na pytania. To jest taka chwila właśnie, jedna z niewielu w ciągu dnia właśnie na tę czynność. Pierwsza odbierana jest Hania, ale to też różnie bywa, bo czasami odbieram pierwszego Sebastiana. To zależy od dnia. W tym przypadku pierwsza była Hania. Tu też zawieszam od razu numerek. Jest potrzebny u Sebastiana w szkole. Na wjeździe stoi pan dyrektor, zawsze sczytuje numerek i wywołuje kolejnego ucznia. Tak działa mniej więcej carpool, jest on podobnie rozwiązywany, ale akurat w naszym przypadku w tym roku działa właśnie w ten sposób. Dzieci są ustawiane, przygotowywane pod konkretne auto, jak podjeżdża. Jest to zorganizowane właśnie przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo. Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old.
Po powrocie do domu czas zabrać się za obiad. Czasami jest tak, że mam już przygotowany obiad, ale w tym dniu miałam dosyć sporo pracy i w domu, i przy komputerze, więc obiad teraz muszę wykonać szybciutko razem z dziećmi. Dzisiaj na obiad przygotowałam pieczone warzywa, tu mamy buraki, ziemniaki i cukinia. Do tego było halloumi. I just want you, I just need you, I know what it is you do. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Najczęściej o tej porze, mniej więcej między 3 a 4 po południu, rozmawiam też z moimi rodzicami, którzy akurat byli wtedy na wakacjach nad morzem. Mają się świetnie, są szczęśliwi, dalej zakochani, także tylko brać przykład z góry. Tutaj dorzuciłam tylko cukinię, bo cukinię dorzucam troszeczkę później, żeby nie były za miękkie. Teraz chwila, kiedy czekamy, aż wszystko jest w piekarniku. Sebastian sobie ogląda bajki. Hania akurat grała na pianinie, ale często wymieniają się i każdy może sobie coś tam swojego pooglądać. Tak jak wam mówiłam, po powrocie ze szkoły muszę też wyciągnąć pranie. W piątek czas jest bardzo dobrze rozplanowany. Musi być, bo inaczej by się cały plan posypał. Nakrywamy do stołu, jemy obiad, bo za chwilę Sebastian idzie na tenis. Seba o 5 po południu zaczyna godzinny trening. Ja w tym czasie szybciutko wracam do domu, robię sobie kawę na drogę i jadę po Zuzię, bo Zuzia kończy o 5:30 swoje zajęcia. A droga jest fajna, uwielbiam tam jechać z kawą przyjemnie. O nie!
Jak już widzieliście, odebrałam razem z Zuzią Sebastiana po drodze. Tu mam jedzenie przygotowane dla Zuzi w piekarniku, żeby było ciepłe. Zuzia sobie je, a my z Sebastianem idziemy na dwór, bo oczywiście Hania i Sebastian wypatrzyli akurat na osiedlu wóz z lodami. Także idziemy na lody. Dzieci zostają na dworze, a ja wracam do domu posprzątać kuchnię, tak żeby było czyściutko i każdy mógł spokojnie zająć się tym, co lubi najbardziej, odpocząć chwilę. To jest taki czas między 6:30 a 8:00, gdzie każdy robi co chce. W tym dniu było dosyć ciepło i duszno, więc poszłam wziąć prysznic, przebrałam się już na wieczór. Jak już widzicie, coraz bardziej się ściemnia. Lubię sobie wtedy włączyć już światło, żeby się zrobiło tak przytulnie. I siedzę, oglądam sobie najczęściej jakiś mój ulubiony program albo serial. Tu akurat szyłam przy okazji jeszcze poszewkę na sofę, a raczej zszywałam. Jak wszyscy powoli zbierają się do domu, ja przygotowuję guacamole na nasz wieczór filmowy. Najczęściej właśnie w piątek robimy sobie taki wspólny wieczór filmowy. Potem Wam pokażę, co wybraliśmy do oglądania. Zuzia mi akurat pomagała robić guacamole i to jest w sumie nasza taka kolacja, bo w piątek dosyć późno jemy obiad, więc nikt nie był głodny. Mniej więcej o godzinie 8:30, jak już zapada zmrok, jemy nasze guacamole. Zasiadamy do oglądania filmu. Tym razem była to bajka Vivo, którą wybrał Sebastian. Oczywiście filmy wybieramy zawsze na zmianę. Bajka bardzo fajna, także godna polecenia. Bardzo muzyczna, jeżeli lubicie dobrą muzykę, to Wam ją polecamy. I tak wygląda nasz wieczór. Kończymy mniej więcej o godzinie 10:15, 10:20 i w ten piątek to jest taki wieczór, gdzie możemy iść troszeczkę później spać. Akurat w ten piątek nie było z nami Tomka, bo był na wyjeździe, dlatego razem z dziećmi poszliśmy o tej samej godzinie spać. Tak wygląda nasza piątkowa rutyna wieczorna. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak tak, to wiecie, co robić. Ja Was serdecznie pozdrawiam i widzimy się już w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa, pa!